Audycja powstała z okazji obchodów stulecia włączenia Działdowa do Polski. Gość Radia 7. Audycja Gość Radia 7, przy mikrofonie Urszula Adamczyk. Witam Państwa. A dzisiaj w studiu jest ze mną burmistrz Działdowa, Grzegorz Mrowiński. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Tym spotkaniem i tą rozmową zaczynamy cykl rozmów w Radiu 7 poświęconych, myślę, że wielkiemu świętu miasta Działdowo, a mianowicie stuleciu przyłączenia miasta do Polski. W tym roku, w roku 2020, ten jubileusz jest obchodzony. Zgadza się? Zgadza się, tak. Będziemy w tym roku obchodzić setną rocznicę włączenia miasta Działdowa do Polski. Chciałem podkreślić słowo włączenia. Dlatego, czy przyłączenia, dlatego, że nie jest to powrót, tak jak sytuacja miała miejsce w Mławie, czy w innych miastach północnego Mazowsza, czy chociażby Pomorza. Działdowo do 1920 roku nigdy nie było miastem polskim. Dopiero w 1920 roku zostało włączone w granice odradzającego się państwa polskiego. Wyjaśnijmy, dlaczego dopiero w roku 20, a nie 18? No właśnie, wydawało mi się to rzeczą oczywistą, jak większość mieszkańców Działdowa, my rozumiemy tą różnicę 2 lat, natomiast nie jest to oczywiste dla naszych przyjaciół, czy dla naszych znajomych mieszkańców północnego Mazowsza. Miasto Działdowo zostało włączone na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego, który miał miejsce w czerwcu 1919 roku. Później odrodzone państwo polskie musiało przyjąć pewne dokumenty, ustawy, które ratyfikowały te postanowienia i wyznaczały termin przyłączenia miasta Działdowa, ale nie tylko, bo wchodziły tutaj w grę jeszcze inne miejscowości. Cały okręg działdowski, tak zwany Sołtał, tak, zostały, to jest tak, że z powiatu nidzickiego została wyłączona Działdowszczyzna. Ten termin właśnie pojawił się po 1920 roku dla określenia ziem, które zostały odłączone od powiatu nidzickiego, włączone do Polski. No i po przygotowaniu tego całego przejęcia, ponieważ to jest przejęcie administracji, przejęcie pewnych urzędów, to jest zapewnienie bezpieczeństwa, a więc żandarmeria, policja, koszary i tak dalej, wyznaczono, że taką datą, którą, gdzie będzie można realnie dokonać tego przejęcia, będzie 17 stycznia 1920 roku. Czyli jeszcze kilka dni zostało nam do jubileuszu? Zostało nam kilka dni, chociaż my do tego pięknego jubileuszu przygotowujemy się już od dłuższego czasu. Ja chcę wspomnieć, że w latach mojej młodości, kiedy zaczynałem interesować się historią Działdowa, ta data była zapomniana. Nie obchodzono wtedy hucznie tego pięknego jubileuszu. Może wynikało to z tego, że styczeń nie jest najlepszym miesiącem, żeby organizować imprezy plenerowe czy spotkania z mieszkańcami. No, to były czasy lata 90., kiedy ja dorastałem, nie było mody na koncerty, miasta nie były takie bogate jak dzisiaj, więc ograniczano się do symbolicznych może odczytów historycznych, a wiem, że w okresie wcześniejszym nawet tego nie praktykowano. W tym roku to się zmieni. Wiem, że Państwo do tego jubileuszu, tak jak Pan wspomniał, przygotowują się już od dłuższego czasu, ale zanim dojdziemy do szczegółów, chciałam Pana zapytać, jako burmistrza, czy to ważne dla Pana jubileusz? Czy cieszy się Pan, że przypada akurat na Pana kadencję? Bardzo się cieszę, chociaż tak naprawdę każdy jubileusz jest wyjątkowy, bo obchodzony tylko raz. No ale wiemy, że setna rocznica, okrągła rocznica, jest to pewien moment do pewnych podsumowań, chociaż one wcale nie są łatwe. Z jednej strony cieszę, a z drugiej strony niepokoi, bo przy takich jubileuszach, przy takich okrągłych rocznicach są też wysoko stawiane poprzeczki włodarzom. No i te obchody mają być wyjątkowe, mają być inne niż inne. No nie można się ograniczyć do tego, co zawsze było, no bo zostanie to skrytykowane.
że cała Polska obchody obchodziła 2 lata temu, tak? Więc faktycznie już wiadomo, jak to wyglądało i trudno chyba nie powtórzyć pewnych elementów. Myślę, że było łatwiej obchodzić 2 lata temu, dlatego że było gro różnego rodzaju programów, grantów, można było pozyskać pieniądze. Poza tym można było swoimi uroczystościami wpisać się w wojewódzkie czy ogólnopolskie uroczystości. No, my mamy tą sytuację, że musimy sprostać temu zadaniu. Ja przypomnę, że no, cała Polska skupia się w tym roku na jubileuszu Bitwy Warszawskiej i wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Było to piękne zwycięstwo. Epizod tej wojny również miał miejsce na ziemi działdowskiej. No i my chcemy, żeby to były niezapomniane uroczystości, żeby one utkwiły w pamięci mieszkańców na długie lata. No i żeby być może no, w przyszłości, kiedy będziemy obchodzić okrągłe rocznice, te osoby, które po mnie będą organizowały takie uroczystości, być może będą się wzorowały na tym, co my zaplanowaliśmy. To proszę powiedzieć, co czeka mieszkańców? Co już wiemy, że się odbędzie w tym roku? Czy ten 17 stycznia będzie jakoś szczególnie obchodzony? 17 stycznia, z racji tego, co wcześniej mówiłem, z racji tego, że jest to styczeń, że ciężko jest zaangażować mieszkańców, nie wiem, chociażby w inscenizację przyjęcia Działdowa, postanowiliśmy, że będzie dniem poświęconym historii, a więc Muzeum Pogranicza organizuje bardzo ciekawą konferencję na temat przyłączenia Pomorza i Powiśla do Polski w 1900, no tam jest okres czasowy od 18 do 20 roku. Ja przypomnę tylko tym osobom, którzy nie wiedzą, że Działdowo po 1920 roku było częścią województwa pomorskiego. Dopiero w 1938 roku zostało włączone do województwa mazowieckiego. No, potem już jak było dalej, nie będę opowiadał. Dlatego w tym dniu, 17 stycznia, również będziemy obchodzić stulecie powstania Polskiego Czerwonego Krzyża na ziemi działdowskiej. Jest to piękny jubileusz o godzinie 16. Zapraszam wszystkich mieszkańców do muzeum, do sali zamkowej, gdzie będzie odczyt historyczny, ale będzie też no, podsumowanie tych 100 lat działalności na ziemi działdowskiej. Natomiast 18 stycznia w sobotę tradycyjnie już będą przyznawane najwyższe działdowskie wyróżnienia, czyli Katarzynki. Jest to rzeźba symbolizująca patronkę naszego miasta, świętą Katarzynę Aleksandryjską. Oczywiście będzie akcent historyczny. Przedstawimy oficjalny logotyp obchodów stulecia przyłączenia Działdowa do Polski i oficjalne hasło, które brzmi Działdowo 100 lat w Polsce. A oczywiście zostaną wyróżnione 3 osoby, zasłużone osoby. Nie mogę powiedzieć jeszcze, kto, niech to zostanie tajemnicą, i wszystkich zainteresowanych i ciekawych zapraszam na godzinę 18 w sobotę. I tymi 2 dniami rozpoczynamy rok obchodów stulecia przyłączenia Działdowa do Polski. Natomiast punktem kulminacyjnym będzie dzień 14 czerwca 2020 roku, jest to niedziela, kiedy będą główne obchody. Ja chcę powiedzieć Państwu, że czerwiec to jest miesiąc, kiedy swoje święto obchodzi powiat działdowski. Powiat działdowski powstał właśnie w wyniku postanowień wersalskich i w momencie, kiedy została ta ziemia działdowska włączona do państwa polskiego, jest to początek historii powiatu działdowskiego, który również mocno z panem starostą zaangażował się w organizację głównych obchodów 14 czerwca 2020. Wspólne obchody, tak? 2020 roku będą to wspólne obchody. Mhm. Co będzie się działo tego dnia? Możemy już zdradzić? Program jest bardzo napięty. Spotkaliśmy się i chcielibyśmy w tym dniu pokazać to, co się działo na przestrzeni. Nie tylko to, co się działo 100 lat temu, chociaż no, to będzie być może główna część tych obchodów. Natomiast też chcielibyśmy pokazać, jak to miasto się zmieniało na przestrzeni ostatnich 100 lat. Proszę Państwa, no, dzień wcześniej będziemy mieli wielki festiwal Cheetah Slow i myślę, że będzie to połączone z oddaniem do użytku remontowanego kina działdowskiego. Nasza działdowska grupa przygotowuje się już z inscenizacją
teatralną. Jest to połączenie teatru, przedstawienia z nowoczesnymi technikami multimedialnymi, a więc z całą pewnością będą przeplatane te sceny z międzywojennego Działdowa różnymi krótkimi filmami o Działdowie, czy prezentacjami tego, jak to Działdowo kiedyś wyglądało. Mam nadzieję, że uda nam się zainteresować mieszkańców i gremialnie przyjdą w przededniu głównych obchodów. Natomiast główne obchody 14 czerwca zaczynamy. Będziemy chcieli zacząć mszą świętą, ponieważ tak wyglądało przyjęcie Działdowa. W 1920 roku zaczęło się od mszy świętej. Wtedy były to dwie msze święte. Jedna była w kościele ewangelickim, druga natomiast była w kościele katolickim. Być może uda się zrobić jedną mszę ekumeniczną. Następnie planujemy odsłonięcie pomnika patronki naszego miasta, świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. I tutaj liczymy, że nasz lokalny artysta, pan Andrzej Walasek, ukończy w terminie projekt, który jest realizowany przez kilka lat. Jest to piękna rzeźba w granicie, która, no, mam nadzieję, że będzie cieszyła oko nie tylko mieszkańców, ale również turystów. A gdzie stanie ta rzeźba? Ta rzeźba stanie przy ulicy Kościuszki naprzeciwko Starostwa Powiatowego w takim skwerku, gdzie obecnie znajduje się również rzeźba świętej Katarzyny. Ona wymaga już renowacji, więc ona będzie wymieniona na inną. No i potem przechodzimy na rynek, gdzie odbędzie się inscenizacja przyjęcia Działdowa do Polski, a więc będziemy mieli żołnierzy niemieckich opuszczających miasto, urzędników, będziemy mieli płaczących mieszkańców, którzy byli zwolennikami pozostania Działdowa przy państwie niemieckim. No i oczywiście będziemy mieli Polaków witających gremialnie wojska generała Hallera, będzie brama triumfalna, będą przemówienia ówczesnego burmistrza. I wierzę, że będzie to bogatsza inscenizacja niż ta, która miała miejsce dwa lata temu, bo przypomnę Państwu, że my już taką inscenizację kiedyś przedstawiliśmy. No myślę, że tu uda się ten scenariusz poprawić, rozbudować. No i oczywiście, proszę Państwa, po tym wszystkim planujemy pochód ulicami miasta i chcemy właśnie w tym pochodzie pokazać, jak to miasto wyglądało, jak jego mieszkańcy wyglądali w 1920 roku, potem jak wyglądali w okresie powojennym, w latach 70. I jak wyglądają dzisiaj. A więc, no, na przykładzie chociażby Straży Pożarnej chcemy, żeby jechał zaprzęg konny, który będzie za sobą ciągnął pompę z początku XX wieku, potem będzie wóz z lat 60., a na końcu nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy. Oczywiście wszystkie sztandary, stowarzyszenia, szkoły chcemy, żeby gremialnie w tym uczestniczyli. Na to wszystko musimy poczekać jeszcze kilka miesięcy. Przypomnijmy, mówimy o wydarzeniach, które będą się działy 14 czerwca, o tych głównych obchodach przyłączenia Działdowa do Polski. Ale proszę powiedzieć, czy przez cały rok będą organizowane, domyślam się, że tak będzie, jakieś spotkania, odczyty, eventy związane z tym jubileuszem. Szkoły, przedszkola, instytucje przygotowują się również do tego święta? Przygotowuję się bardzo. Generalnie to będzie rok obchodów stulecia przyłączenia Działdowa do Polski. Nie będziemy świętować jeden dzień, tylko będziemy świętować cały rok. A to dlatego, że wiele instytucji również będzie obchodziło ten piękny jubileusz, bo, no, szanowni Państwo, policja będzie obchodziła stulecie. PCK obchodzi stulecie. Szkoła, najstarsza szkoła polska obecnie, jest to szkoła podstawowa numer 1 imieniem króla Władysława Jagieły przy ulicy Jagieły, powstała dokładnie 100 lat temu. I tak można by wymieniać bez końca wiele instytucji, które mogą swojego początku właśnie doszukiwać się w roku 1920, co jest świetną okazją, żeby przypomnieć początki, trudne początki ich funkcjonowania na ziemi działdowskiej. I jestem więcej niż pewny, że to, co się wszystko będzie działo w tym roku, który dopiero rozpoczęliśmy, będzie się działo pod hasłem 100 lat w Polsce. O wszystkich tych wydarzeniach będziemy informować Państwa na antenie Radia 7. Tak jak wspomniałam na początku, będziemy prowadzić cykl rozmów poświęconych właśnie temu jubileuszowi przyłączenia Działdowszczyzny do Polski. Zapraszamy Państwa na te rozmowy w każdy piątek. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Moim gościem był burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Urszula Adamczyk.
Audycja powstała z okazji obchodów stulecia włączenia Działdowa do Polski. Radio 7.